Sprawa taka, Polacy, że szef MON, no dobrze, oficjalna Polska wynajęła prawnika, adwokata z Argentyny, Argentyńczyka, który bardzo skutecznie w swoje czasy prowadził jakieś sprawy o lub przeciw wojskowych przestępców w czas wojny na Falklandach. Tylko nie wiadomo, nie powiedziano, z jakiej strony, kogo on bronił i lub przeciw kogo on zastosowywał swoją praktykę skuteczną, bardzo adwokacką. Przeciw Anglików lub przeciw Argentyńczyków. To też bardzo, bardzo ważne w tej sprawie. Ja chcę powiedzieć w tym kontekście, że politologia powinna mieć choć jakiś kawałek prawdy, część, żeby apelować ją, operować, to można powiedzieć, że był blisko dzisiaj, wyjaśniał tę sprawę. Były minister od zdradzieckiego, peowskiego, tuskowskiego i różnego takiego oferalnego rządu Tuska, minister Szymoniak były. Ale on powiedział, to już jasne, co on powiedział i tak wszystkim. To on po prostu powtórzył, że to tylko czysta polityczna decyzja rosyjskiej, putinowskiej strony. Oddawać ten wrak lub nie oddawać. I w kontekście z tym wychodzi na jaw taka logika. Bo my dokumenty nie mamy, mamy tylko logiczny tryb myślenia, który można zastosować do tego wypadku z tym wszystkim. Z katastrofą, zabójstwą putinowskim. Najpierw pytanie, z jakiego chrzanu wzięto tego adwokata z Argentyny gdzieś? W ogóle, po pierwsze, neutralny człowiek, może częściowo wybitna osobistość, prawie jak polityk, tylko bez, który nie dotyczy spraw politycznych, chociaż to i są, i jest sprawa polityczna. To tylko polityczna sprawa, oddawać ten wrak Polsce lub nie oddawać, sprawa Putina. Dlaczego on, a nie Polak? No, pytanie retoryczne, że Polacy prawnicy to jedni, którzy lubią zasiadać finansyści w KNF i nie nadzór za systemem finansowym robić, a na obrót wdrążać w polski system finansowy afery i po prostu kradnąć na zwykłych takich Polakach, onuczkowych, który za czasów PRL tak i nie nauczony, że nie trzeba poddawać się pod afery, onuczki, pod różne kradzieżnickie chwyty. Właśnie, że ten lojal, ten adwokat z Argentyny nie będzie to robił za darmo, jak chirurgi robią operacje za darmo, bo to sprawa honoru. No, dla Polaka to może być i byłaby sprawa honoru, dla superprofesjonalista zawodowego swojej sprawy, adwokata polskiego. Nawet za darmo by on zrobił tą pracę. Przystawił do sądu tam Gaagskiego, tego, siego. Ale o tym rzecz teraz nie idzie. Idzie tak, żeby jakimś sposobem wynudzić Putina, żeby on oddał wrak przez prawniczy tę sztuczkę. To wtedy polski obraz adwokata tutaj niedoręczny. No tutaj no, to byłby jakiś to zdrajca z jednej strony, a z drugiej strony na obrót byłby bohaterem i znów klęskowym bohaterem. Krótce, taka postać pana byłego prezydenta, ale tak naprawdę pijanego postradzieckiego wiecznie, pijanego postradzieckiego lidera, który drwił
tkwił z Polski nawet w Ukrainie przed studentami, kiedy zjawiał się pijanym lub w Charkowie, w naszym, przyszedł do cmentarza polskich oficerów też na podpity. I sens tym, że on był też jako wypełniał swoją rolę, no taką rolę, marionetkową, tylko tak, no, jako generał na wesele dla uratowania pani Julii Tymoszenko. Tylko tak, on przyjeżdżał, niby to coś, żeby jej, nad niej nie znęcali się tam w więzieniu. I na tyle jego rolę. To znaczy, że opinie tego adwokata z Argentyny równa wpływu i opinii tego Kwaśniewskiego z uratowaniem, takim uratowaniem pani Julii Tymoszenko. Dlaczego to wszystko powiedział? Żeby państwo zrozumiało na koniec, że zwykle tak znienacka, nagle, raptem Putin, który są zabójca 96 polskich patriotów, tak wrak nie odda przez jakiegoś tam adwokaciszki z Argentyny, jakiegoś znakomitego, to po co wtedy wszystko ta historia? A dlatego, że spodziewam się lub myślę, podejrzewam, że jakieś negocjacje lub hinty, aluzje na negocjacje już podjęte przed tym, jak pieniędzy wydawać na tego adwokaciszki, że Putin ten frak zdecydował już oddać. Tylko nie tak, żeby raptem, hopa, wrak, hop, przyjechał do Polski. A tak, żeby przez jakiś taki historyczny, przez jakąś, no, fabularną historię z jakimś takim tam adwokatem. Co to daje Putinu? Po pierwsze, to daje Putinu, że on gołęb pokoju. Tym, że on odda wrak, który w sensie, w zasadzie, no, jako dowód on już nie wart, tam nie ma tych śladów już trotyla, czy jeszcze jakiegoś geksagenu. Różne tam, no, zmodelować coś tam, to można tak skomponować, ale to już, no, to na miejscu trzeba brzoza tam wymierzyć. No, to wszystko my wiemy, splendrowana tym samym Szymoniakiem. Śledztwo smoleńskie, haniebne, za którego, za to śledztwo trzeba Tuska do sądu gaagskiego zamiast prezydenta Unii Europejskiej. Tomu, że wiemy, takie niestety czasy mamy. I myślę tak, że za co Putin odda ten wrak? Za co? Za jakieś warunki. To znaczy, lub za zdradę Ukrainy, jeden z najgłówniejszych warunków i to, co siedzi u niego teraz na tyłku, na szyi. Lub on tak wydaje, że sankcje jego dotyczą. On tak wydaje, o, sankcje. A Europa robi też takie, udaje, że ona tymi sankcjami ciśnie na Putina, a ten, o, sankcje, ja się boję, a Europa, tak, my ciebie tym sankcjami przyciśniemy, a sami knują Nord Stream 2. No taka cena tych sankcji. Dlatego i mówię, że możliwe, że już podjęte umówienie z Putinem, że Putin oddaje wrak, ale za coś. Lub za jakieś polskie stanowisko do Ukrainy, lub za, uwaga, zamilczanie winy Putina w zabójstwie smoleńskim 10 kwietnia 2010 roku. On oddaje wrak, a
ну не то, что следство, а зонд ПИС, нібы то, як бы зачина процес замельчання, і кеди то виходить з уст шефа МОН, то бжмі барза вірогодно. І были яка алюзія в тен керунок, що ну то, може то не Путін, може то так тего. Люб враг, люб Путін забудься. І повинен сидіти в Газі разом з його бандом паскудним. А його банда паскудна, то нуклеарна зброя, яку не будет Росія, будет замість Росії Хіни, ресурси, газ. Вече між тих всіх європейсько-російських укладів, яке місце маємо такі кантрики, такі, ну, краї, краюшки, як ми, зера. Для того я мовлю вже, найперв мілітарна потенга, найперв дух повинен бути у українців, у поляків, і спуйнощ тих народів, які не хочуть лазити на чвора, кленкача і бути обосраними перед всіхкими, бути як полікотовська дупа, готова для всіх, та педальська наволоч. Для того поляця люб враг, люб Путін винен. То справа поляків. Хонору і чаще польське. Враг люб Путін винен. По іному он враг не отда. Через якісь там адвокатів. Ну то треба бути направді Путіну і тій банді російській на тилі слабим, як в 90-х на початку, в лятах, щоб віддати то всіх себе до сонду Гарського, а замість них прийде там в Навальний, в Роси, є ще хтось прийде. Ну, дитинський смех то виголує в нормальній мозки. Мисля, що не треба витратити тилі пінінзи на того адвоката. Лепі дайте те пінінзи на мій рахунок. Вкупімо нормальний спшент. Зробімо шерех файних програм польсько-українських. Тільки без тих псевдокщензи, Ісаковичів, там, Ружних, там, Залєскі. Бо ПІС і вигуля нормальна традиція польська. Барза увіклана в тому вальке з європейськими тими дегенератами, з німецькими медіями. То всіх треба робити так, як нормальна жеч, як на цей день купити хліба собі до їдзення, а не там роздмухівати, аж так же, то найголовніше. То треба робити як на день дійшіше, як модлячи на день дійшіше, щоб Бог давав тобі моц Духа Святого, щоб той Дух Святий попровадив тебе, панство твоє, не в блонд, а тільки от нормальній християнській бенефішальній просперіті, так повідіш.